Teraz tak, zróbmy, żeby się leciutko głowę schyliła, ale z włosami, wiesz? Żeby, o tak. I teraz do góry głowę. Podnoś pomału do góry. Dobra? Dobrze. A teraz troszeczkę rękoma, właśnie nie, żebyś nie przelizywała je, tylko tak zburzyła. Spróbuj samymi rękoma je tak... Nazywam się Andrzej Juchniewicz. Przyjechałem do Bełchatowa w 1984 roku. Jestem pracownikiem elektrowni Bełchatów, a także współzałożycielem i prezesem Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Fotografia jest moją pasją. Nazywam się Wiesław Iwańców. W kopalni Bełchatów pracowałem 28 lat na stanowisku starszego inspektora technicznego do spraw geodezji. Taką największą moją pasją oprócz grzybów to jest fotografia. Paweł Woszczyk, urodzony 1961 roku, od 1986 roku związany z elektrownią Bełchatów. Od 2011 roku pełnię funkcję prezesa energoserwisu Kleszczów. Fotografią zajmuję się już od ładnych kilkunastu lat. Takie były czasy, gdzie budowano coś nowego, bardzo nowoczesnego. Mówię w tym momencie o elektrowni Bełchatów. Potrzeba było fachowców. Bełchatów był takim wezwaniem dla mnie, dla człowieka młodego. W 1984 roku spakowałem walizkę i przyjechałem tutaj do Bełchatowa. Po skończonej szkole podstawowej zacząłem naukę w technikum górniczym w Zgorzelcu. Będąc w trzeciej klasie, któregoś dnia odwiedziła nas delegacja z kopalni Turów. Dyrektor kopalni mówił tak do nas, że uczcie się. Chłopcy, uczcie się, bo Bełchatów to dla was przyszłość, to dla was praca. W tej chwili pełnię funkcję prezesa zarządu energoserwisu Kleszczów. Poprzednią moją pracą była praca w elektrowni Bełchatów. Do 1986 roku przeszedłem tam poszczególne szczeble w dziale ruchu bloków. Od obchodowego kotła poprzez kierownika zmiany ruchu bloków. Następnie została mi powierzona funkcja kierownika działu inspekcji eksploatacji. Tam też miałem możliwość zetknięcia się z archiwum, w którym odnalazłem zdjęcia początków powstania tej elektrowni, początków powstania elektrowni i kopalni, a więc zdjęcia, które pokazują jeszcze dziewiczą ziemię, na której przez te lata powstały te dwa gigantyczne zakłady. Z wykształcenia jestem inżynierem geodetą górniczym. I pracę zaczynałem po studiach w kopalni Turów jako stypendysta, później półtora roku pracowałem w Lublinie i resztę pracy zawodowej jest to okres bełchatowski. Tak potrafiłem rozłożyć i swoje obowiązki służbowe, że starczyło mi czasu na wykonanie tego, co ja miałem wykonać, czyli zamierzyć, wytyczyć, obliczyć i zawsze znalazłem chwilę, żeby rejestrować to, co się wokół mnie dzieje. Czyli jak pracowały koparki, zwałowarki, sprzęt pomocniczy. No, to, co się w ogóle dzieje na kopalni. Teraz poświęciłem się tylko i wyłącznie fotografii trójwymiarowej. A istota, idea tej fotografii polega, żeby zrobić dwa zdjęcia identyczne, skierowane w tym samym kierunku, w jednej linii prostej i możliwie w jednym poziomie. Centrum miasta, oprócz tego życia, daje nam bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o taką fotografię reporterską. Z tego względu, że dużo rzeczy się dzieje i jest możliwość naprawdę pobawienia się taką typową reporterkę zawodową. Lubię wykorzystywać stare obiekty. Obiekty typu młyny, wiatraki. Stare dwory, ruiny na przykład starych zakładów, cegielni. Zdjęcia wtedy mają bardzo dużą ekspresję w sobie.
samo fotografowanie i odkładanie do lamusa to jest gdzieś do szuflady, to jest za mało. Człowiek chciałby podyskutować o fotografii, pochwalić się tym, co zrobił. I tak pomału zebraliśmy grupkę osób na bazie działającego wcześniej Towarzystwa Miłośników Fotografii, Filmu przy Miejskim Centrum Kultury. Założyliśmy Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne. My bardzo często nie widzimy tego, co jest wkoło nas. Patrzymy gdzieś tam dalej, szukamy innych rzeczy, natomiast nagle okazuje się, że my tu u siebie mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy. I bardzo często pokazują to nam przede wszystkim goście, którzy przyjeżdżają. Takim celem, czy powiedzmy sposobem na przybliżenie, jak Bełchatów się zmienia, była organizacja konkursu Bełchatów na Plus. Chcieliśmy w jakimś sensie wymusić inne spojrzenie na Bełchatów, bo ci goście, którzy przyjeżdżają, oni to widzą. Oni widzą te zmiany, widzą, że dużo się dzieje, że po prostu robi się pięknie w Bełchatowie. Zaczynając od zapuszczonych kiedyś takich miejsc, placów, które w tej chwili zaczynają być zagospodarowywane, po przebudowę centrum miasta, które brakowało tego centrum miasta, gdzie można by robić jakieś imprezy, spotkania. Specyfika tych zakładów wymagała tego, żeby zjechały się tutaj środowiska ludzi o różnym wykształceniu, które były potrzebne do tego, żeby można było ten zakład poprowadzić, także specjalistów różnych zawodów. Ci ludzie mają, każdy z nich, własną indywidualność, własną osobowość. Przywożą jakieś nawyki, poglądy z różnych rejonów kraju, o których my zazwyczaj nie słyszeliśmy, nie mieliśmy pojęcia. Mając do dyspozycji pracę w jednym z tych zakładów, w zasadzie w spółce córce, po pracy, po stresującym dniu, można zabrać ze sobą aparat, można udać się w takie urocze miejsce jak Waszkowizna i na bazie swojej pasji posłuchać tego, co się dzieje wokoło, zobaczyć to, co normalnie przemija z boku i rzeczy, których w ogóle nie widzimy, a w zasadzie zwierząt, roślin, które stanowią dla nas tło życia, a nigdy się w nie nie zagłębiamy. Makrofotografia jest najbardziej chyba widoczna wtedy, jeżeli jest zrobiona na dużych powiększeniach. Wtedy naprawdę widać to, co żeśmy sfotografowali i w jaki sposób przyroda, która nas otacza, nas zadziwia. Tutaj widzimy jedną z gąsienic, która porusza się po liściu, która w niedługim czasie stanie się motylem. Polowanie na tego motyla zajęło mi ponad 2 godziny czasu i żeby nie litość nieba, które spowodowało, że zaczął padać drobniutki deszczyk i ten motyl w końcu sobie usiadł i przestał się aż tak szybko ruszać, mogłem wykonać tą fotografię. Moją pasją jest fotografia, szczególnie makrofotografia, czyli odnajdywanie tych szczegółów, zwierząt, roślin, które na co dzień są niewidoczne. Jest to bardzo inspirujące zajęcie, które powoduje, że każdego dnia czegoś się uczymy. Każdego dnia patrzymy na to życie, które się wokół nas rozwija. Możemy prześledzić cykl rozwojowy poszczególnych gatunków zwierząt, roślin, owadów, a przy okazji utrwalić je na matrycy aparatu fotograficznego. Miałem wykonać pomiary, zamierzyć kilka otworów pilotowych. Akuratnie koparka zaczęła pracować. Przed koparką była dosyć taka duża bryła iłu zielonego. Wskoczyłem na tą bryłę, miałem jeszcze tam parę wolnych klatek. Nacisnąłem spust migawki, zrobiłem od niechcenia zdjęcia i efekt jest widoczny tutaj. Skra Bełchatów była dla nas wielkim wyzwaniem, w sensie i technicznym, i sprostaniu w ogóle temu zadaniu, które przed nami postawiono. Ja muszę się przyznać, że po pierwszym meczu przyszedłem do domu i chciałem wyrzucić aparat, wszystko, bo okazało się, że pojedyncze zdjęcia mam tylko ostre i dobre. To jest całkiem inny świat, w ogóle świat sportu, to jest dynamika, to jest ruch.
To już jest kilka lat współpracy ze Skrą. Zapewniamy serwis fotograficzny dla Skry. Jak chcę wypocząć, to biorę sam do samochodu, wkładam statyw, aparat, obiektywy i wyjeżdżam na pół dnia, na cały dzień. Czasami jeszcze mnie noc zastaje i rejestruję to, co się wokół dzieje. Po to tylko, żeby przekazać to komuś, żeby można było wykorzystać te zdjęcia nawet do celów naukowych. Człowiek twórczo się rozwija. Po dniu stresu jest w stanie w tej ciszy i w tej głuszy się odstresować, posłuchać brzmienia tej przyrody, z którego w ogóle się nie słyszy, popatrzeć tak naprawdę na świat, żeby zobaczyć, jaka jest różnica między widzeniem a patrzeniem.